każdego stworzenia stadnego. U wilków i psów jest wyjątkowo ważna. Tylko wilki o najwyższym miejscu w grupie mogą się rozmnażać. Ich młode wychowuje cała wataha. Zwierzęta o najwyższej randze dostają najwięcej pokarmu. Jeśli wataha coś upoluje, najpierw jedzą osobniki z góry hierarchii, a podporządkowane czekają. W zimie jest to kwestia życia i śmierci. Wilki o niskiej pozycji giną. Psy bez przerwy oceniają, jaka jest ich pozycja wobec innych psów. Każde dwa psy, które się spotkają, od razu wiedzą, który jest wyższy, który niższy rangą. Pies dominujący podnosi ogon wysoko. To jest sygnał. Inny sygnał to położenie się na znak, pokazanie brzucha, posikiwanie. To znak podporządkowania. Udawanie szczeniaka. Jestem malutki i nie zagrażam ci.